Rozmawiamy z Tomaszem Saprykiem, grającym w filmie Sztuczki Andrzeja Jakimowskiego, pokazywanym na Warszawskim Festiwalu w sekcji polskiej klasyki. W tej roli partneruje panu aktor dziecięcy Damian Uhl, czyli także amator. Jak się pracuje z dziećmi na planie? Z wybitnymi się pracuje wspaniale. Zawsze było coś takiego, jak oglądałem jakieś filmy amerykańskie. Zawsze się dziwiłem, jak oni wyszukują takie przezdolne dzieci, prawda? I często w naszych filmach, w jakichś serialach dla dzieci to tak kulało. Także nie miałem wątpliwości, że to była taka nieuchwytna chwila w jego życiu. Spotkałem go, zresztą mówiłem widzom na spotkaniu, spotkałem go, jest wyższy ode mnie, jest mężczyzną. No, był cudownym tworem, cudownym dzieciakiem, bardzo zwariowanym z ADHD i utalentowanym. Ja się po prostu musiałem mocno starać, żeby mu dorównać i tyle. Pracowało się świetnie. Na ile reżyser pozwalał państwu na improwizację w scenach, jakby odejście od tego pierwotnego założenia sceny? Znaczy Andrzej jest reżyserem precyzyjnym, ale właśnie bardzo dopuszczającym głowę aktora do współpracy. No i otworzył na tyle przede mną możliwości, że no ja próbowałem, słuchając co mówi, co myśli, realizować jakby też siebie w tym. Także ani się nie czułem przez Andrzeja bardzo zamknięty w jakichś ramach. Także no nie wiem, współpraca absolutnie otwarta, stąd duża dawka improwizacji w scenach, które były określone, ale czy ten tekst padł trochę później, czy wcześniej, czy w ogóle padł, czasem nam to wychodziło tak, jak wyszło. A na ile dla pana w ogóle w warsztacie ważna jest ta improwizacja? No dla mnie to jest taki konik mój, improwizacja, również w teatrze korzystam jakby z tego. No, oczywiście bardzo powtarzalny jest teatr. Nie zmienia to faktu, że na etapie wymyślania postaci czy tworzenia i współpracy z kolegami ta improwizacja pozwala zajść w rejony, z których się czasem wycofamy, ale gdyby nie rodzaj takiego otwarcia improwizacji, to może byśmy nie zdobyli paru informacji na temat postaci, sztuki i czasem to się udaje, no czasem nie. Jest dla mnie bardzo ważna improwizacja. Film jest pokazywany w sekcji, której patronuje Fipreski, czyli Organizacja Krytyków Filmowych. Proszę powiedzieć, czy pan czyta recenzje filmów albo w ogóle recenzje, które opisują filmy lub sztuki teatralne, spektakle? To znaczy ja wyrosłem z takiego, jestem tym pokoleniem, które czekało na recenzje i bardzo przywiązywało do tego wagę. Potem wydaje się, że jakiś nastąpił czas taki nie najlepszy w tej dziedzinie od recenzji czy teatralnych, czy filmowych, a dzisiaj wydaje mi się, że jest po prostu tak szerokie spektrum, że można sobie o tym poczytać. Natomiast chyba w ogóle ja mało się interesuję zdaniem na temat jakiejś pracy, która osobiście mi się na przykład podobała. Natomiast ciekawe, bo idąc do kina, no, zdarza mi się przeczytać najpierw, na co idę, także i o czym to jest, i jakieś myśli na ten temat. No, przedziwne, że sam unikam czytania o sobie, jak idę na coś, to także wpadłem sam w pułapkę tego pytania. Dziękuję bardzo.